Dobra, Kapitanie, sprzedam mu ogólnie cały złom, który posiadam. nie można wierzyć we wszystko, co się A słyszy. którego nie potrzebuję? To dokładnie moje słowa. Też, Musiał być źle też. znowu. No, zapomniałem jeszcze też tytoniu miodowego To wszystko tylko temu. pytanie czasu. Jak mu tam było? Wiedziałem, A że Buinowi. pojawią się problemy. Trudno. Nie musisz mnie o to pytać. Nie rozumiem w ogóle, czemu cię tak przejmuje. Trzymaj, nie smiej się tego otwierać. Poczekajmy, co się stanie. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Ludzie mówią różne rzeczy. Gdzieś sobie te klucze to jednak sobie Może jest zostawię. lepiej, Tak, na żebym wszelki wyszedł. wypadek. Nie chcę zamotać ciała. Powinien być mądrzejszy. Dobra, Mam no są własny te pogląd szczura. na temat. Nie, będę jakby coś tutaj wymagało smarowania. Jakbyśmy mieli nie dość Trzymaj, to problemów. też mi się tego nie chce już trzymać. Masz, Tak masz, dalej masz, być masz. nie może. Też i to też. Nie chcę o tym słuchać. Możemy jedynie przeczekać. Już też nie To zgadałem tego przecież questu na boską moc oczywiste. gwiazd. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Ciągle to samo. Lepiej uważać, co się komu mówi. Szybko się wyleczę. Hej! Znalazłem tego zdrajcę, Pedra. Zatem przyprowadź go tutaj, na statek. Oddamy go w ręce odpowiednich władz w Korinis. Teraz się tam już nie wrócimy. Bo jeszcze jedna? Nie liczę, mówiąc szczerze, się trochę zagapiłem. Hej! No, zrobię. I to też sobie wezmę. Eksir życia. Ha? Nie mam już... Aha, tak, mam korzeń, nie mam już... Dobra, nieważne. Eksir szybkości sobie już uważa w dworze i Rodrata, ile mi się skończą. Tymczasem jednak... do dna. I jazda. Dalej nie dotarłem do cholernego dworu. Trudno mi w to uwierzyć. Szybciej! Dobra, najpierw z lewej. Później z prawej. I dalej nic się nie dzieje. Niga! Why you do this? No, teraz tak, po drugiej stronie jest poszukiwacz. O, jest. Jakoś nie chcę dać mu się opętać, więc... związałem sprawę staromodnie. No, a teraz czas się po... okładać nawzajem żelastem ze szludźmi.
Dobra, jednak to mi się przyda, to światło paladyńskie. Oh. Trochę tego tutaj jest. Aż muszę się wyleczyć. To ten święty pobój daje trochę światła, ale jest to światło bardzo nędzne. Zapiszę grę na wszelki wypadek. Tutaj gdzieś powinien być smacze jaja. Aha! Trzy. Tu nie ma zakrętu żadnego? Nie, tutaj nie ma, dobra. No to dalej do jaskini. Kolejna horda. Jest jeszcze większa grupka. Ała. Gdzie to jest ten? A tu jest wyjście, dobra. Muszę się wynieść z zasięgu. Co dużo bęcki dostałem na dzień dobry. Kolejny zapis i znowu biegniemy. Przyzwyczaję się. Zgarnąłem. O! Zagryzę sobie jagódką. A dwoma. Okej, zapis. Dalej. On to jest jeszcze smużydło. Zostań, człowieku. Moje zmysły podpowiadają mi, że to ty unicestwiłeś moich najbliższych. Czyżby? Kogo nazywasz zabójcą, pomiocie piekieł? Nie wystarczy ci, że zniszczyłeś niemal całe nasze potomstwo. Masz na sumieniu mojego brata, Feomatara, i za to mi zapłacisz. Bez obaw. Resztę twoich pobratymców też dopadnę. Spalę cię na popiół i zrobię to z prawdziwą przyjemnością. Więc daruj sobie tę przemowę i przejdźmy od razu do rzeczy. Daleko zaszedłeś, mały człowieczku. Ale już nigdy nie opuścisz tych sal. Zdychaj. Dziękuję. No, teraz to jest krótka zagadka logiczna, typu co ja mam kurde z tym zrobić? Voilà.
Wysłamy dalej. Teraz zaczyna się ten bardziej upierdliwy fragment. Dziennik. Aha. Okej. Receptura. Czy ja mam w sobie siarkę? Nie. Nie mam siarki. A tutaj położyłem dwa te. Dwóch poszukiwać, żeby ktoś z nich miał siarkę. No, dziękuję. Jaki pomocny. To jest miś, która zmoczy ich jaj i można jej się nabić dwa razy, jeżeli jest siłowcą smoków. Chociaż nie, w sumie inni też mogą jej się nabić dwa razy, bo zawsze można znaleźć smocze jajo w siedzibie lodowego smoka. Aha, ja mam smoczy jaj. Jest 11. Siarka jest czarna. Łatwo sprzedałem. Później się wrócę do tego cholernego. Jeden deszcz ognia umaga je, to było po sprawie. Nie tyłem do tego wielkiego bydlaka. Super. Pięknie. Daleko zaszedłeś, ale to już koniec twojej drogi. Jest droga wyżej. Zapomniałem o tym, mówiąc szczerze. Aha. Tutaj strzelałem. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Muszę się wyleczyć. Chyba drugi mi się nie chce sprawdzać. Wykończę te trupy i lecę dalej. Dwulirdorat i tak jest dość przepastny. Spadaj. To im jest tak z dupy, że gdyby było jeszcze troszkę bardziej z dupy, to byłoby lewatywą. Arhol.
złej mikstury. Poczęstuję się. Dobra, teraz czeka mnie walka z ożywionymi orkami. No. Ile mam życia? Dwa. Troszkę sobie pofolgowałem, za bardzo się spieszę. Lecimy dalej. Ach, i docieram do sali, która będzie mi irytowała najbardziej. No dobra. Ups. On mógł mi coś powiedzieć, ale mi się nie chciało go słuchać. No, tak serio, to po prostu nie sądziłem, że od razu go zabiję. Dobra. Teraz można zmieniać ogólnie ułożenie krat, które są tutaj na wyższych poziomach. To są, że obie kraty są podniesione, w sensie obie przełbuj się na przejść. A teraz jeżeli pójdę na dół, znaczy na środkowy poziom w sensie, i zmienię poziom kraty, to w jednym miejscu krata się otworzy. Na górze. Chyba. Da, to jest... Nabiłem się na pochodnie. Tada! No i teraz tutaj będzie oczywiście zagadka logiczna. Sprawdzę tak. Lewo. Prawo. Źle. Trzeba się znaleźć coś, bo tam śmierdzi. Jak widać, gobliny nie zniosły z tego smrodu. Zaczynamy do tego od przodu. Przód. Lewo. Prawo. Nie zgadza się. Słuchaj, bo z tego przód, prawo, lewo. Tego pierd się skończy. Przód. Brawo. Niewidzialność lewo. Aleluja! Da, jest pierwszy. Teraz czas na drugi bolec tego typu.
Nie, 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 nie ma, nie ma. Zapomnij. Okej, teraz można przesunąć dźwignię tutaj. I przez woga klucznika otworzyło się przejście. No, zapiszę na przykładek. Bo nie trzeba analogicznie zrobić po drugiej stronie. Tylko, że nie trzeba będzie znowu zabijać żadnego klucznika. Uproszczona sprawa. Tylko teraz trzeba będzie znowu się zmierzyć z czymś tutaj na wyjściu. Nie. Znowu zapis. Kolejna sala. Zagapiłem się, nie patrzę, czy pojechała w dół, czy w górę. Czy ja? Dobrze, tak, dobrze razem. No. Wreszcie. No się nachlaję miksturami. Zagryzę jagódką. Zapis. I są to samo. Zacznę o... A sobie takiego to samego jak tam był. Przód. Prawo. Lewo. Nie. Znowu to samo. Może przód, lewo, prawo? Przód. Lewo. Prawo. Tak. Stoję po pas w przełączniku. Okej, ostatnia sala. Okej. Sobie jeszcze raz zapiszę. Czekaj. Teraz tutaj i później w dół. Aha. Z tej głowy się wyczytam. Tak to. Ja zapiszę, miałem pełnego zapasu życia. No.
Beach Plus. To są uproszczona sprawa, bo tylko zombie i szkielet. Jeden przełącznik? Wejście do jej dworu Irdrath staje otworem. No i teraz przy okazji wiadomo też, co to była ta paszcza widoczna na każdym ekranie ładowania. Tylko spojrzenie na te drzwi. No dobra, teraz tylko przebiję się przez ten pokój. Jestem już prawie na miejscu. Teraz trzeba wszystko kliknąć, wszystkie przyciski. Jeden. Drugi. Na bieganie nic nie wyszło. Staram się na ślepaka dobiec do tego, do tych drzwi, ale... O, udało mi się tym razem. Aha! Puk. Skarbku, jesteś tutaj? Ha. Zapis. I idziemy. Tutaj będzie tutaj zabawnie. Op, a nie, okej, też nie tutaj. Tak, tak, tu jestem. Jep. Tak, żeby nie. Już do was wracam. Za dużo. Przyjąłem za dużo. No weź raz, tym razem tak trochę mniej. Co jest? O-o! Kiepsko, 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 bardzo 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 kiepsko. Za kolumnę. Ja to przeżyłem. No, wezmę mikserkę prędkości, nie będzie tego problemu. Od razu lepiej. No, oślizgły robaku. Odważyłeś się w końcu zjawić u wrót siedziby mego mistrza. To ty tu pociągasz za sznurki?
Jestem strażnikiem dworu Irdorath, największego na świecie źródła potęgi Beliara. Mój mistrz i pan napełnia mnie boską mocą. Jedno moje słowo wystarczy, by na zawsze skazać cię na wieczne szaleństwo. Wypowiedziałeś dość dużo od tej wczesnego spotkania. Znowu jakiś pachołek z przerostem ambicji. Właśnie. Co kryje w sobie ten portal? Komnaty mego pana pozostaną dla ciebie niedostępne. Nigdy nie zezwolę ci na otwarcie bramy. Ilu jeszcze tobie podobnych będę musiał zabić? Jest nas wielu. Nie masz nawet pojęcia, jak wielu. Wszyscy czekamy na ostateczne wyzwolenie. Okrzyki i lament zaleją świat wszędzie tam, gdzie będziemy stąpać. Uwolnimy świat od barbarzyńców nazywających się strażnikami ognia. Nie zabawimy długo w tej świątyni. To prawda. Kto jest twoim mistrzem? Mój pan podróżuje między światami, a jego boska mądrość nas oświeca. Jest wybrańcem Beliara, który uwolni królestwo od cuchnących wyznawców Inosa. Tym, którzy wątpią w jego potęgę, przynosi cierpienie i śmierć. Skąd ja to znam? Dość tych bredni. Teraz nadejdzie twój koniec. Serio? Twoje oczy zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświatach. No. Super. Czytaj, twoja gra się zbaguje, a ty będziesz musiał użyć Ctrl-Alt-Delete.